Społeczeństwo przerażone, chcąc ratować cudzą żonę, bezrozumnym gnało pędzie ku komendzie. Dzielnicowy spadł znienacka i za szmaty targnął wacka, prześwietlając mu dokładnie garb blondyna. Na co oburzony miecik wziął spod dupy taborecik i przemieścił go w tłum z utrudzoną miną. Sąsiadka, ale nie zdążyła matka i na cymbał uderzenie wprost przyjęła. Mebel odbił się od czaszki i obalił cztery flaszki. No a stara jakoś dziwnie w bunt się zdjęła. Nie wiem, co się dalej działo, chyba gdzieś wywieźli ciało. Na potem ktoś zadawał mi pytania. Odnajdując gardę ślinę, otworzyłem okosinę i wolałem, że to fragment przesłuchania. Głos unosił, raz mi groził, raz mnie prosił, a tu jeszcze tym falował mi nad czołem. Powiedziałem to i owo, żując w dębie każde słowo, ze zmęczenia pochylony tuż nad stołem. Na kolegium poszedł wniosek, więc na nerwy wziąłem głosek i do domu pozwoliłem, niech się bawię. Obiecałem w duchu sobie, że za dymy dziś nie zrobię, tak jest zawsze, kiedy mocno się osłabię.